Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie się spotykamy co jakiś czas, żeby gawędzić o książkach. Akurat dzisiaj nie mam żadnej książki, ani swojej, ani książki, którą mógłbym pokazać z rynku, dlatego że wszystkie te, które ostatnio wziąłem, już omówiłem, a czekamy na to, co się wydarzy, czyli na książkę, którą napisał Michał Radoryski, zatytułowaną Zbigniew Nienacki kontra Carol Dickens, bardzo interesującą z mojego punktu widzenia i taką przekorną książkę, która dla mnie jest swego rodzaju eksperymentem, ale nie będę mówił dlaczego, dopiero powiem o tym, jak ona się pokaże. No i czekamy na baśń Jak niedźwiedź, Socjalizm i śmierć, tom trzeci, który, proszę Państwa, się rozrósł do prawie 400 stron. Formatu B5, więc to jest bardzo dużo, więc cena będzie niestety też wyższa, proszę Państwa. Patrząc na te książki, które ja tu ostatnio reklamuję, no to one są zdecydowanie za tanie. Zważywszy na to, że są tam autorskie ilustracje na papierze kredowym, więc ja może od razu powiem, bo zbliża się kolejny sezon targów, tak? Targi w Poznaniu, targi w Białymstoku, targi wydawców katolickich, na które się jeszcze nie zgłosiłem, ale mam nadzieję, że się zgłoszę. Zostało mi parę dni raptem. Ostrzegam wszystkich, żeby nie przychodzili, nie mówili mi, że to jest za drogo, proszę pana, bo to jest za drogo, więc jeżeli ktoś coś takiego powie, to książki nie dostanie. Po prostu. Ja tego słuchałem, ale już nie będę tego słuchał, więc jeżeli ktoś uważa, że jest za drogo, niech nie podchodzi do stoiska po prostu i nie stresuje siebie, mnie i nie robi niepotrzebnego ambarasu i nie płoszy klientów. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to niech nie idzie do mojego stoiska. Prosta rzecz. Proszę Państwa, a ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, na ile na rynku książki można zachować powagę. No więc moim zdaniem średnio można ją zachować, zważywszy na to, że rynek ma strukturę fraktalną, to znaczy wokół kilku centrów krążą jakieś byty, które wydają, emitują dźwięk, barwę i poruszają się czasem dość intensywnie i usiłują zwrócić na siebie uwagę. Żadnych interakcji pomiędzy tymi systemami nie ma, więc nie ma też mowy, żeby one, reagując wzajemnie na siebie, wytworzyły jakąś energię, która mogłaby przyciągnąć dodatkowych klientów na ten rynek. Takich rzeczy nie ma i nie będzie, dlatego że już pomijam taką twórczą impotencję, która króluje w każdym z tych kręgów. Nieliczne przykłady jakiejś aktywności dającej może jakieś złudzenie, że coś tam się zacznie dziać, a generalnie to jest bicie piany służące temu, żeby wszyscy patrzyli w tę, a nie inną stronę i przekonywanie, że taki albo inny pisarz, czy poeta, czy poetka to jest naprawdę odkrycie roku i już piszą tak fantastycznie o śmierci i przemijaniu, że nikt do tej pory tego tak nie robił. Byłem teraz na feriach pod Jelenią Górą w Łomnicy i oglądałem w telewizorku różne programy o książkach. To jest kabaret Ani Muru Mru powinien zająć się parodiowaniem tego, bo to samo w sobie jest tak zabawne, jak gdyby ktoś to jeszcze podkręcił, nawet nie mocno, troszeczkę, to obejrzelibyśmy rzeczy naprawdę niezwykłe. Max Cegielski, Agata Passent, lansujący jakichś niedorobieńców i czyniący z nich geniuszy, tylko po to, żeby zachować swoje posady i utrzymać się w tym miejscu, w którym się właśnie znajdują, bo to muszą być oni, a nie nikt inny, to jest naprawdę nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. No to jest, jakby to powiedzieć, jeden fraktal, w którym krążą przeróżne twory literacko-poetyckie. Drugi to jest taki, którego ośrodkiem są istoty takie jak Szczepan Twardoch na przykład, czerpiące pełnymi garściami z dobrodziejstw kapitalizmu i reklamujące siebie i swoje książki w rozmaitych sztafarzach, no powiedzmy, że dyskusyjnych,
Nie będę od razu tutaj używał żadnych brzydkich wyrazów ani cytatów z Jarosława Haszka, które się same cisną na usta, kiedy człowiek to widzi. No ale chodzi o to, że pomiędzy tymi centrami ruchu nie będzie nigdy żadnych porozumień, bo nie o to chodzi. Jedni muszą zwrócić uwagę na siebie, do czegoś przekonać czytelnika, drudzy też muszą zwrócić na siebie uwagę, przekonać do czegoś czytelnika. Tylko my tutaj, proszę Państwa, mamy ten luksus, że możemy reklamować książki, które chcemy. I możemy też krytykować książki, które chcemy. Możemy mówić o każdym. To jest wielki walor i wolność, to tu dużo gadać. Nie ma żadnego przymusu. Ja mogę wypromować dowolnego autora, o ile oczywiście on sobie tego życzy, ale tak sobie nie życzy, to co mnie to obchodzi. W końcu się po to wpuszcza książkę na rynek, żeby o niej mówić. Mogę też nie mówić o różnych rzeczach i o wielu nie mówię. No i są, proszę Państwa, autorzy prawicowi, autorzy skupiający się wokół treści, umówmy się, patriotyczno-religijnych, tak, rozumianych rozmaicie. No i oni mają pretensje do całej reszty, że jest ich za mało w mediach. Ludzie, cieszcie się. Powinniście się cieszyć, że was nie ma w mediach i powinniście szukać tylko i wyłącznie kontaktu z czytelnikiem. Jeżeli tego nie robicie, to jesteście sami sobie winni. Sami sobie winni, dlatego że konkurować z wymienionymi wcześniej osobami nie możecie, dlatego że nie ma takiej płaszczyzny porozumienia, na której dałoby się tę konkurencję przeprowadzić, ponieważ z tego, co widzimy w programach literackich, w programach dotyczących książek, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby antypisowską i antykościelną propagandę obudować jakimiś narracjami, które odwrócą uwagę czytelnika od nachalności tej propagandy, ale jednak pozostawią ją właśnie w takim jakimś niedopowiedzeniu. Żeśmy się z kolegami kłócili na blogach o ojca Szustaka. No, ja nie mam już słów w ogóle, bo mi się nawet nie chce mówić. To jest dokładnie to. Proszę Państwa, nie po to się robi propagandę w sytuacji, kiedy mamy tę demokrację, tak, i każdy może sobie rzekomo mówić, co chce, żeby ona była wykrywalna na pierwszy rzut oka, tak? No to nie może tak być. To musi być szczera, czysta jak kryształ intencja i dopiero na koniec okazuje się, że chodzi o to, żeby głosować na Hołownię, tak? I to się jeszcze okaże przed samymi wyborami, Państwo zobaczycie. No ale są ludzie, którzy w to nie wierzą, uważają, że misja ewangelizacyjna prowadzona przez dominikanów i przez samego Adama Szustaka to jest właśnie tak, jak ma być. Więc mam do tego poważne wątpliwości, zresztą nie tylko ja. Ja może je wyrażam nawet najoględniej, bym powiedział. No ale o cóż chodzi? Chodzi o to, że przekaz propagandowy musi być przekazem zakamuflowanym. Więc jeżeli w programie o książkach prowadzonym przez Cegielskiego, którego dziadek był ministrem, już nie pamiętam, w rządzie Rakowskiego czy w jakimś innym rządzie, wychodzi Grochola i mówi, że reklamuje książkę Tochmana. W programie Cegielskiego Grochola reklamuje książkę Tochmana o współczesnej Kambodży i mówi, że jak PiS będzie rządził dalej, to ta Polska zamieni się w taką właśnie Kambodżę. No to... Proszę Państwa, no wiele osób stwierdzi, że Grochola to idiotka, ale wiele osób, które uważają, że książka i literatura i rynek książki to jest sama nobilitacja, pomyśl sobie, no coś w tym rzeczywiście może być, prawda? No więc nie może, ale to już jest nieinteresujące, bo chodzi tylko o to, żeby wyrazić tę myśl w sztafarzu, który z nią rzekomo nie ma nic wspólnego. No i tak to jest, więc nie możecie, mili prawicowi autorzy, konkurować z tymi ludźmi, bo nie macie wspólnej płaszczyzny, bo ich misja nie jest misją, jest inna niż deklarowana. Pytanie, na ile misja autorów uważających się za patriotów i katolików jest zgodna z deklaracjami, to już osobna dyskusja. Ja w ogóle, jak Państwo wiecie, trzymam się z daleka od środowisk i niczyjego poparcia nie potrzebuję. Natomiast chętnie udzielam poparcia różnym ludziom, na przykład profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi. Mi nie trzeba. Jak ktoś umie się powstrzymać przed udzieleniem mi poparcia, to będę mu nieskończenie za to wdzięczny. Proszę Państwa,
autor powinien szukać kontaktu z czytelnikiem, a nie kontaktu z redaktorem prowadzącym programu publicystycznego w telewizji, bo to jest zupełna pomyłka. Poza tym książki, które są w tych programach lansowane, są jedna w drugą dotowane z fundacji i ministerstw, a jednocześnie, ja to sam słyszałem na własne uszy, ten minister i to ministerstwo, które dotuje te publikacje, jest przy tym szkalowane w sposób nieludzki przez ludzi, którzy te pieniądze z tego ministerstwa biorą. No cóż ja mogę rzec? Ja bym tak nie robił. Dlatego też i nie występuję o dotacje, chociaż mnie czasem różni ludzie namawiają. Nie czynię tego, albowiem chciałbym, wolę zachować prawo do krytyki i nie mieć takiego dysonansu, że wziąłem skądś jakiś grosz i teraz nie mogę otworzyć ust na ten temat, no bo i tak mam dużo ograniczeń. Ale postaram się te ograniczenia jakoś właśnie zniwelować, żeby nie powiedzieć ograniczyć, tak? Żart. Proszę Państwa, skoro nie może być polemiki, no nie może być polemiki, bo nikt tej polemiki nie chce, bo to chodzi o to, żeby pod dużym ciśnieniem wtłaczać do głów treści propagandowe. Skoro nie może być polemiki na serio, no to zróbmy polemikę ironiczną, tak? Czyli, przepraszam za wyrażenie, stwórzmy taką płaszczyznę, na której ludzie pobudzeni emocjonalnie będą chcieli dyskutować, może nawet wymachując pięściami. Odradzam, dlatego że już zaprzyjaźniona kancelaria jest w gotowości. Ostatnio odparliśmy pewien atak, nie powiem czyj, bo nie zamierzam tu nikomu robić promocji, ale było ciekawie, więc jesteśmy na to gotowi. Trzeba stworzyć sytuację, kiedy polemika będzie musiała się odbyć. Bo to wtedy napędzi ruch na rynku. Zwracam uwagę, że ja nikomu niczego nie odbieram i nikomu nie zabraniam głosić w swoich programach publicystycznych tego, co tam głosić chce. Proszę uprzejmie, niech sobie głoszą, niech pan Cegielski sobie głosi, co tam i lansuje takie książki, jakie mu się podoba albo jakie mu każą. Pan Twardoch może się przebierać w dowolne szmaty, jakie znajdzie gdzieś tam koło domu. Nic mi do tego. Natomiast uważam, że należy stworzyć sytuację, w której polemika będzie odbywać się w sposób gwałtowny. Bo tylko to naprawdę będzie interesować czytelników. Nie, co Szczepan Twardoch sądzi o Żydach, czy też co Żydzi sądzą o Szczepanie Twardochu. Nie to, co redaktorzy programów publicystycznych poświęconych książkom myślą o przemijaniu śmierci Panu Jezusie i generalnie rzeczach, które ich z istoty nie interesują, o czym wszyscy wiemy. Bo wielokrotnie deklarowali się jako ludzie niewierzący, agnostycy, ateiści, jak zwał, to jest bez znaczenia. Chodzi o to, że oni mogliby bez tego żyć, a przynajmniej tak twierdzą. Skoro mogliby, to niech pokażą, że mogą, tak? A nie włączamy program publicystyczny o książkach i tam jest to drugie słowo Pan Bóg, Kościół, śmierć, zbawienie, Pan Jezus albo coś jeszcze, tak? Z tego zakresu. Więc fajnie by było, żeby tego nie było. Jeżeli już jest, no to powiedzmy, zasugerujmy po co. No więc, proszę Państwa, spróbujmy zdobyć się na inną polemikę. Jak to będzie wyglądało, ja na razie nie powiem. Pan Michał, mój kolega, napisał jedną książkę. Być może za chwilę napiszę drugą, bo ja z nim różne tam pertraktacje prowadzę. Są też inni koledzy, którzy do tej pory się nie odzywali, ale być może zechcą coś powiedzieć niestandardowego. I zobaczymy, czy to będzie miało efekt polemiczny i czy pobudzi czytelników i rynek do jakiejś aktywności, dlatego że ironicznie będziemy to wszystko traktować. Ja dzisiaj jechałem metrem i tam jest jakaś taka aplikacja, że się słucha rozmaitych słuchowisk, powieści przez telefon ze słuchawkami na uszach i coś reklamowali. Nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Ci wszyscy ludzie chcieliby być bardzo serio, ale nie rozumieją, co to znaczy. Dopóki oczywiście nie dostaną raka, tak? Wtedy wszyscy są już tak serio, że już bardziej nie można. Z nielicznymi wyjątkami. Jeszcze stwardnienie rozsiane w grę wchodzi.
Mam takiego kolegę, który jest bardzo ciężko chory. Pozdrawiam cię, Paweł. Jest to człowiek, który zachowuje ironię niesłychaną. Zupełnie jak go pytam, jak mu idzie, to mówi, na 100 metrów jestem nie do pobicia. Życzę wszystkim takiej pogody ducha. Proszę państwa, ironii nam potrzeba. I teraz pytanie ważkie, na ile ta ironia zostanie odebrana jako ironia? Bo podejrzewam, że tak nie będzie i okaże się, że bycie ironistą to jest jakieś tam ryzyko i ludzie są tak strasznie serio, im głupiej wyglądają przebrani w dziwne garnitury, im większe idiotyzmy wyplatają, im bardziej twierdzą, że są niewierzący, a zapluwają się na temat doktryny i postaw duchownych, tym mniej stać ich na ironię, no bo to ciśnienie, które na nich działa z tyłu, tak, ciśnienie propagandowe jest za duże, zdemaskuje się brak swobody ruchu tych ludzi, brak wolności, w ogóle niewolę, w której oni przebywają. No i inne jeszcze jakieś pomniejsze historie i histerie. Mam nadzieję, że to się dokona. Oby tak się stało. Pewnie się nie dokona jakoś błyskawicznie, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja, proszę państwa, jeszcze taką przedsięwziąłem akcję. Nie wiem, na ile ona będzie skuteczna i na ile się sprawdzi, dlatego że osoba, która jest odpowiedzialna za to, ma różne tam jakieś inne zatrudnienia i trochę nie ma czasu, ale chodzi o to, że te książki, które będą wchodzić teraz, będą też podawane w formie reklam, będą puszczane jako audio, jako takie fragmenty słuchowisk. To nie będą audiobooki, to będzie dostępne za friko, za darmo. Mam nadzieję, że Andrzej Ciborski, który zrobił nasz audiobook o świętym Stanisławie, będzie upora się jakoś w następnym tygodniu z przygotowaniem aranżacji pierwszych trzech rozdziałów powieści Michała Radoryskiego Zbigniew Nienacki kontra Karol Dickens. Bo potem chciałbym, żeby nagrał, bo rzecz jest nagrana, tylko robimy teraz, znaczy robimy, pan Andrzej robi, robi do tego oprawę dźwiękową i wkłada tam różne melodie, które sam przygotowuje. Więc mam nadzieję, że to ładnie wyjdzie. A potem trzeba by było przeczytać jakieś fragmenty trzeciego tomu baśni, która będzie na konferencji w Kazimierzu Dolnym. Ten trzeci tom baśni się rozrósł, tak jak powiedziałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie wiem, czy zdążymy z tym, z tą wersją audio, bo to zaraz jest marzec, a my jeszcze nie mamy tego Nienackiego gotowego, więc pewnie nie zdążymy, ale w takim razie puścimy to w kwietniu i będzie to sobie chodzić w kwietniu. Wyglądać to wszystko, mam nadzieję, będzie dobrze, bo ja jeszcze nie słyszałem tego, a ten głos pana Andrzeja bardzo pasuje do tego stylu, który Michał zaprezentował w tej powieści. To jest coś absolutnie zabójczego. Jeżeli to się połączy, to podejrzewam, że to będzie jak pożar prerii. Oby tak się stało. No i to taki eksperyment. Może się zakończy sukcesem, może się zakończy fiaskiem. Zobaczymy. Możliwości mamy nader skromne. Nie wiemy, jak to wyjdzie. Nikt tam żadnych gwarancji nie udziela. Ja też żadnych gwarancji nikomu nie udzielam. Ryzykujemy. Wygramy, to dobrze. Nie wygramy, to czegoś się nauczymy i podejmiemy jakieś nowe kroki, może jeszcze ciekawsze, może jeszcze bardziej oryginalne. Zobaczymy. W każdym razie w marcu będą dwie książki, a ile będzie książek w kwietniu, to się jeszcze okaże. Na razie państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.